Kilka dni temu dałem wam znać o tym, że do gry nadchodzi owoc kolejnej kolaboracji Fortnite z ogromnym tytułem filmowym. Do teraz na światło dzienne wyszło jeszcze kilka innych ciekawych informacji. I 16 maja do kin wchodzi nowy, trzeci rozdział filmów z serii John Wick. Fortnite już jest bardzo znany m.in. właśnie ze współpracy z filmami. To oczywiście nie jest jedynym dowodem na to, że taka kolaboracja będzie miała miejsce. Potwierdzają to dopiero jeszcze świeże informacje, które z plików gry wydobył m.in. Luka7Mierz na Twitterze. Dzięki niemu wiemy, że do gry wejdzie nowy tryb okresowy o nazwie Wick's Bounty, co po polsku znaczy mniej więcej nagroda za głowę Wicka. W filmie John Wick 2, i uwaga, tutaj mały spoiler, tuż przed końcem tego filmu dowiadujemy się, że za głowę Johna Wicka zostanie wyznaczona ogromna nagroda pieniężna. Jeśli się nie mylę, 14 milionów dolarów za to, że złamał zasady organizacji, do której należał. To oznacza, że dla takiego kąska każdy zabójca pod słońcem będzie chciał go dopaść. I o to właśnie biega w trzecim rozdziale. To jest też dużo podpowiedzią na to, o co będzie chodziło o nowym trybie, ale to za moment. Z wyzwań tego trybu dowiedzieliśmy się, że będziemy musieli zbierać też złote monety i co ciekawe, w filmie specjalne złote monety są walutą używaną w ogromnej sieci kryminalistów, za którą kupuje się jakąś usługę, broń itd. Jeśli chodzi o nagrody za wyzwania dla nas, to będą one darmowe. Do odebrania będzie plecak, emotka, malowanie oraz wyjątkowa lotnia. Niestety, nie znamy jeszcze wyglądu tych przedmiotów. Ale wracając do tematu trybu, możliwe, że zwycięzcą w tym trybie będzie osoba lub drużyna, która jako pierwsza zdobędzie jakąś ilość złotych monet. Tryb, który na tym właśnie polegał, już był w Fortnite w 5 sezonie. Za zadanie w nim mieliśmy zbierać monety. Były one w postaci znajdziek na mapie oraz nagrody za eliminację. Wygrywała ta drużyna, która zdobyła ich określoną liczbę jako pierwsza. W tym przypadku byłaby dodatkowa nagroda do zgarnięcia za znalezienie i wyeliminowanie gracza, który ma wyznaczoną nagrodę za swoją głowę. Takim graczem prawdopodobnie byłby ktoś, kto ma najwięcej eliminacji w meczu, albo ktoś losowy. Dawno nie było tego trybu w grze, więc nie dziwiłbym się, gdyby w końcu powrócił w tej odświeżonej formie. Poza tym to w Fortnite już pojawiło się kilka nawiązań do tego filmu. W kilka gry na przykład siedzi taka oto broń, czyli taktyczny karabin szturmowy. Będziemy musieli zadać z tej broni obrażenia, aby wykonać jedno z wyzwań w nowym trybie Wick's Bounty. Co ciekawe, ma ona logo tego samego producenta broni, który pojawił się w filmie oraz na nagraniu z The Quiz, na którym to aktor, który gra Johna Wicka, trenuje do filmu używając podobnej broni. Nowa strzelba taktyczna, która już jest w grze, także będzie w wyzwaniach tego trybu i bardzo podobną, ale nie identyczną strzelbę, John Wick używał w drugiej części filmów. Lepsze spojrzenie na tą broń jest na figurce, którą widzicie teraz w tle. Dalej w temacie takich nawiązań to w neowykrzyżowionych jest hotel o nazwie Continental. W filmie Continental jest siecią hotelów, które są neutralnym terytorium dla kryminalistów, gdzie nie można zlecać, ani przeprowadzać zleceń zabójców. Na południowo-wschodniej części mapy za to, tuż przy łazie odpoczynku w sezonie 9, pojawił się tutaj modernistyczny dom. I jest to prawie taki sam dom, w którym to miał przyjemność mieszkać John Wick. W piwnicy tego domu można dokopać się do 3 ukrytych skrzynek. Bardzo to przypomina kryjówkę na bronie John Wicka z filmu. A przed tego domem stoi samochód podobny do tego, którym woził się sam John Wick. A w małej chacie niedaleko butnego brzegu zaczął się świecić telewizor. Na razie jest tutaj pokazana informacja o braku sygnału, ale twórcy gry mogą teraz po prostu testować telewizory w grze. Możliwe, że już wkrótce na wszystkich ekranach pojawi się jakaś mała zapowiedź nowego wydarzenia, z dodatkiem wyświetlaczy na sterowcach. I to w sumie tyle, ile wiemy na temat tego eventu. Do gry powinien wejść już jutro, najpóźniej pojutrze w czwartek. Ja już dziękuję za oglądanie, to był Ernest, cześć!